No i pozostało ich już tylko 6, a w dniu dzisiejszym będą musieli grupować się w 2 drużyny i 3 na 3 walczyć na Howling Abyss, a ci, którzy będą ginąć, będą zdobywać punkty wstydu. Kto jako pierwszy zdobędzie 5 punktów wstydu, ten odpadnie. Jak myślicie, kto w dniu dzisiejszym może zdobyć jako pierwszy 5 punktów wstydu? Jak myślisz, Sparta, powiedz? To oczywiste, że myślę, że ja, ale mam nadzieję, że znowu fart dopisze. No tutaj mamy taką konkurencję, że jakby zawodnicy się na przykład, wiecie, jak czujecie, że ktoś jest zagrożeniem dla was, może być na przykład w kolejnych rundach, no to możecie się zgadywać na niego, nie? Team, że nie będzie danego delikwenta bronił, przeciwnicy, że będą go fokusować. Kuwon, kogo ty byś sobie sfokusował? Kto może być najgroźniejszy i może wygrać na przykład? Ja powiem szczerze, Tomku, ja jestem neutralny, jeszcze każdemu bym przyszedł dalej, prawda? Szwajcaria. Ja sam siebie bym wskazał, bo ja chcę, żeby każdy się tutaj dobrze bawił, więc ja chcę, nie bijcie mnie. Szwajcaria, ale złoto przygarnie. Ja mam podobne podejście do Kubona. Ja się skupiam na sobie i jak ktoś będzie chciał tutaj mi podkładać nogi, to spróbuję przeskoczyć, ale jakoś nikogo specjalnie będę fokusować. No, a jest tu ktoś, kto chciałby kogoś wyeliminować, czy wy się tak wszyscy kochacie i w ogóle? Nie, ja bym chciał... Ja, Nerwaria. Ja bym chciał nie odpaść. Czekaj, czy Infomo tylko jedyny życzy komuś źle, tak? Wow. Nie. Dawajcie fokus, Infomo. Pierwsza runda. Podzielimy się losowo na 2 drużyny, co oznacza, że wejdźcie na czat ogólny i niech każdy z was napisze liczbę od 1 do 100 i jeszcze jej nie wkleja. Miwak, Kubon, Sparta, pierwsza drużyna. Miwak, Kubon, Sparta, pierwsza drużyna. Wander, Infomo, Nerwarien, druga drużyna. I teraz tak, dokończę wam zasady jeszcze. Każda drużyna będzie wybierać drugiej postaci, którymi będzie grała druga drużyna, czyli będziecie mieli zaraz chwilę, żeby się przeburzować i żeby wybrać przeciwnikom postaci. Nie ma zasad specjalnych w rundzie pierwszej, jest to zwykła bitka, więc tutaj chillerka, jeżeli o to chodzi. Dobra, co im dajemy? A kogo walimy na start, żeby wiedzieć? A pierwsze postacie wybrać, co nie? A dobra, im wybieramy, tak? Mordekaiser jakiś? Mordekaiser się silny wydaje. Coś, co bije mało Wirli. Na Susa im dajmy, o! Czekaj, tu jak... A Yumi nie będzie... Ale Yumi na kogoś wejdzie i to może być też silne. Wiem. Czy nie? Tak, ale to zabij też Uzlesa kolejnego. Jak ty zginie raz, to stoi na respie, czy jak to działa? Tak, to no, czeka do końca... Stoi na respie i czeka, aż się dobiją. Nie, pierwsza runda Pierwszy tak. Nie będzie Uzles? Że się bijemy trzy... Rakel będzie Uzles? Kurde, on ma podbicie, a to jest Aram, to wszystkich może podbić. Ej, patrzcie, Tamken czy Yumi damy? Nie wiem. Które boję się tej Yumi. Coś mega useless jeszcze. Dajmy Nasusa, no bo on nic nie zrobi. Nasus podaje się. Nie, Nasus jest open arm, ja. O kurde, dobra. Ja bym się dali Sona Yuminami, tylko czy Jęcza z healami nie zniszczą wtedy. Kurde, też się boję. Coś mega squishy, co nie? Dadzą Ramusa, Baokaja i coś, to może być ciężko. No, to będzie dupa. Ty, a jak damy im Tamken czy Yumi Orn? Ej, a Tamken czy Yumi Braum? A Orn nie. O kurw. I by się nie chciało grać. Czyli co im dajemy? Yumi, Tamken czy co? Nie, na pewno Brauma bym mi dał, szczerze mówiąc. Tamken jest silny mimo wszystko. To Braum, Yumi i co jeszcze? Singed jest silny na Aramie? Nie, Singed i Yumi będzie silny. Z Yumi może być. No. Ale na Yumi nie wiem, dajemy, nie wiem. Kurde. Ale to Yumi się wydaje, że serwis zrobiła mało, bo... I no mano dajmy zabraknie. Yumi... Braum, Yumi i trzecia postać. Jakieś gówno Wirli, jakieś... Kurde, nie wiem. Co jest takim gównem Wirli najgorszym? Kasarim... Nie wiem, czy Kasarim... No zależy, ile gra pod... Bo 11 może bić. Ale nie no, bo my gramy do pierwszej śmierci. Kasadin. Jak on umrze, to już nie gra w tej rundzie, nie będzie tego Kasadina, on nie wbije 11. Kasadin mi się wydaje super i bram też się jeszcze daje z minutka, fajnie. Jeszcze z minutka, słuchajcie. Okay. My gotowi. Gotowi, dobra. Cześć. Halo. Siema. Halo. Siema. No dobrze, kochani, wiemy już, że macie wybrane piki, więc ja chciałbym, czy wy wybieraliście po prostu ogólnie postacie dla drugich drużyn, czy konkretnie w konkretne osoby już czymś celowaliście? Nie, dla drużyn. Dla drużyn, dobrze, super. To ja bym chciał w takim razie usłyszeć, jakimi czempionami będą musieli zagrać Syn, Miwak, Kubon i Spartiatix. Nerwaryl, mów. Dobra, no to będzie Wladimir, będzie Kasadin i będzie Ewelina. Okay. Dobra, dzięki.
Dobra, okej, okay, to teraz chciałbym się dowiedzieć, czym zagra druga drużyna, to znaczy Vander, Infomode i Nervarian. To jest Kasadin, to jest Yumi i to jest Braum. O, Braum! Co wy zrobiliście? To kogo chcecie followować? Ja bym wziął dwa Ignite i Exhausta. Dobra. Albo dwa Ignite i Heal na przykład. O, dobre, dwa Ignite. I teraz tak, pamiętajcie, do drugiej minuty musicie ustawić się pod turetem. Czyli w drugiej minucie dwie pod turet. Dwie minuty na zakup itemów i pod towera. To kupić teraz, kurczę. Za dużego wyboru też nie ma. Nie ma wracania do bazy, oczywiście pamiętajcie. Nie ma też wycofywania się pod towera. Także jak już wejdziecie na środek, to już jest klepando. Gdzie możemy się cofnąć? Do jakiego miejsca nie dalej? Moim zdaniem powinniście być na tym prostokącie wyznaczanym przez dwie szare linie cały czas. A, widzę. Ja mówię, ale poczekaj, nie idź tam jeszcze, w drugiej minucie. Plusów, dobra, plusów czyli czy jaki jest jeszcze raz do szary. Co to jest szary? Tu i tu. Widzisz, a, ty nie idą, widzisz. Masz takie spinguj mu, poziome linie, które przecinają. Spinguj. Okay. Idziemy już? Nie, to drugiej. Kwadrat, w drugiej tak, minucie dopiero, w drugiej minucie. To? Znaczy, no, chyba, że... Jak to ma znaczenie? Nie chyba, wiem, żeby... Spearman, Expo liszuje od Spearman. Dobra, czy obie drużyny są już gotowe? Tak. 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 Dobra, to wjeżdżamy na środek. Kogo fokusujemy? Kogo fokusujemy? Kogo chcecie fokusować? Ej, ale gdzie oni? Między tak. Dobra, uwaga, można się bić, śmiało. Nie ma wycofywania się za szarą linię. Jak ktoś wyjdzie za szarą linię, dostaje punkt wstydu instant. Ej, uwaga, bo musimy creepy trochę spuszować. Nie puszujemy. Dobra. Oj, Kubon, odważnie. Ej, ej, ej! Uwaga. Jest, o, Miwak wyszedłeś za szarą linię. Ej! Lecę. Ej, to jest, nie mogę E użyć w ogóle. Co się dzieje? Dobra. Co ty się odpieprzyło w ogóle? Okej, teraz tak. Vander i Infomode bez punktów wstydu w tej rundzie, gratulacje. Miwak, wyszedłeś za szarą linię, więc dostajesz jeden punkt ekstra za to, więc też masz dwa. I Kubon, ty byłeś first bloodem, więc tak, też masz dwa w takim razie, więc wy panowie macie po dwa punkty. Pozostali mają po jednym, Infomode i Vander 0 punktów po tej rundzie, także gratulacje. Ja i Nerva po jeden. Ja i Nerva jak to taki pro player? Pokcza. Ale bieda, dobra, to ją mi była, co? Spit jej. Na spokojnie byśmy wygrali, byliśmy z tłustej, no. Niestety. No, niepotrzebnie. Znaczy, dobra, co ja pieprzę, co oni nam wybierali? Co ja pieprzę? Złą postać wybrałeś. Tak, zła postać. Ale ten Braum silny, ja pierwsze. Dobra, gitara, w porządku. Dobrze, kochani, runda druga przed wami. Nie zdradzę wam jeszcze, jaka będzie specjalna zasada w tej rundzie, natomiast ponownie podzielimy się losowo na dwie drużyny i ponownie każda drużyna będzie wybierała drugiej postaci. Natomiast pamiętajcie, że nie możecie wybrać postaci, które pojawiły się w poprzedniej rundzie. One są już zbanowane. Okay. Także poproszę was numer od 1 do 100 na czacie. Na razie napiszcie i jeszcze. Ale inny niż wtedy, tak? Wrzucajcie. Moment. Jaki chcecie? Okay. Infomode, Vander, Miwak, drużyna pierwsza. Kubon, Sparta, Nerva, drużyna druga. Dobrze, Nerva, kieruj mnie. I... Ale wybieramy postacie dla nich, tak? Przeciwnikom, dokładnie. Dobra. Tak. Więc drużynę drugą zapraszam na czat dla drużyny drugiej i słyszymy się za dwie minuty. Jestem. Więc ja nie mam pojęcia. Ale kuźwa. Hilka nie użyłem, taki tilt, na serio. Ale oni lepiej, ten Braum rozpieprzył, nie, naprawdę. Nie, on właśnie Braum by było, bo ja bym Hilka by się zniszczyli tam. A ja ale on dobrze bronił, zobacz. Jakby wiesz, kurde, lipa wyszła. Dobra, pomyślmy, co tutaj można. I Tarkens tu jest silny jednak, tak pomyślałem. Ale nie wiadomo jakie zasady, to... Nie... Ale gówno, ale no my wybieramy... Aureliona można wziąć ewentualnie? O kurde, tak, i wyjdzie za linię, dobre. Ej, dobre, wyjdzie za linię przypadkiem, Nerva, dobra. Wyjdzie za linię i dostanie ujemny punkt, typ. Aurelion leci na stówa. Mniej więcej chyba te same zasady będą, czy nie? No. Nie, podobno mają być inne teraz, zupełnie. Aurelion i co dalej? Czekajcie. Szywana? Też na tą Szywaną myślałem, no. O kurde, Soraka? Dobra. Soraka? Nie wiem. Soraka? Jeszcze nad Lilią myśleliśmy. Lilia, no. No, ej, w ogóle Lilia, Aurelion, takie specyficzne postacie. To Aurelion, nie? Lilia i Shyvana. Dobre, rozpieprzyliśmy ich. Dobra, Will. Co oni mogą wziąć? Ty, a co jak teraz będzie zasada, że kto pierwszy
który team dalej dojdzie i Aurelion przejdzie całą mapę i wszyscy dostaniemy ujemny punkt. Nie, nie, no chyba takich nie będzie, bez przesady. Mogą być podobne, może później będą raczej takie bardziej z dupy, tak myślę. Ty, wiesz co, patrzcie to teraz. Słuchajcie, tak. Patrz to. Fokusujemy go teraz, on umiera, ma 4 i w następnym ktoś bierze Blitzcranka, wychodzi za linię i go przyciąga i ma 5. Ez. Piękny plan. Rozpieprzony typek. No dobrze, to drużyna druga już gotowa. Dzień dobry, słuchajcie, mamy w dniu dzisiejszym gościa specjalnego. Albo dobra, to poczekamy aż wszyscy może przyjdą, to tak ładnie zrobimy narrację. Dobra, gotowi jesteśmy. Dobra, obie drużyny są już gotowe, słuchajcie, teraz mogę wam zdradzić, mamy w dniu dzisiejszym gościa specjalnego, jest to Nawcia, dzień dobry. Cześć, witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie znawidzicie po tej gierce. Dokładnie tak, bo słuchajcie, z racji, że muszę jakoś przeżyć do końca tych Igrzysk Śmierci, więc żebyście mnie nie pobili, to zasady specjalne będzie wam prezentować i wymyślać dla was Nawcia. To ona wam powie, co możecie, a czego nie możecie, będzie wpływać na wasze rundy, będzie modyfikować zasady i jeżeli dostaniecie jakąś postać, którą jej zasady skreślą, to będziecie mieli pełne prawo mieć do niej pretensje, a nie do mnie. Także bardzo miło nam ciebie powitać, Nawciu. Jestem na to przygotowana, witam serdecznie. Słuchajcie, powiedzcie mi w takim razie, jakie postacie zostały wybrane dla drużyny numer 1 w składzie Infomode, Wander, Sinmivan. Dobra, to może ja znowu. Aurelion, Sol, Lilia, Shyvana. Dobrze. Nie najgorzej, nie najgorzej. Aurelion, Sol, jak? Shyvana. Lilia, Shyvana. Aureliona napisałem bardzo brzydko na czacie, nie czytajcie tego. Bardzo dobrze napisałeś. Aureliolon go jak, dobra, nieważne. Dobra, jakie są postacie w takim razie dla drużyny numer 2? Kubon, Sparta, Nerva. Czym zagrają? Tazix, Kayn i Nasus. Nasusik. Nasus. No dobrze, zapraszam w takim razie do lobby. Napisałeś. Wybier Kayna, prawdopodobnie katastrofalnie napisałem. Nie patrzcie na to. Dobra, git. O kurde. A, full defensywa, no to pod przetrwanie. Zależy co nikt będą nie chce być zasady. First Bloodem już teraz. Boże, nie wiem co to moje... Ja nie wiem co robić zupełnie. Dobra, zapraszam pod Tureta. Jak będziecie gotowi, macie oczywiście 2 minuty. Widzę, że potrzebujecie aż tyle czasu, więc bardzo ładnie. A spingujcie jeszcze raz proszę tą, wiecie co, linię, gdzie to jest. Odtąd, dotąd. Te szare takie. A, te szare, dobra. Możemy na nią wejść, czyli możemy wejść. Możecie na nią wejść, nie możecie, nie możecie jej przekroczyć. Aha, jesteśmy gotowi. Nie wiem, kiedy zaczynamy. Dobrze, obie drużyny są gotowe. Dobra, to stójcie pod Turetem i uwaga. Nawciu, czyń honory, powiedz jaka jest specjalna zasada na tę walkę. Dobrze chłopaki, więc w tej walce, w tej rundzie nie możecie używać speli. Co? Oraz musicie bić tylko i wyłącznie atakami. I każda drużyna, jeżeli jakakolwiek osoba z jakiejś drużyny zginie, dostaje punkt wstydu. A liczą się summoner spele, czy nie? Dwa punkty wstydu. Na drużynę tak, leci. Czyli nie możemy spelić. Z Orion Solem, który ma wbudowane W, może być, tak? Może. Nie możecie użyć spela, nie możecie kliknąć Q, W, E ani R. Nie możecie użyć summoner spele, czyli żadnych summonerów, żadnych speli. Dobra. Nic nie możecie użyć. A summonerów też nie. Samonerów też nie. Każde użycie spela. Każde użycie spela to punkt wstydu. To bijemy się? Linii to punkt wstydu. Chwila. Fight! Dobra. Let's go. Ale siebie, a nie miniony. Ej, to Aurelion jest tu broken. Myślę, że ogólnie postaci, które biją na odległość będą broken. A ty możemy używać. Punkt wstydu. A ja po tym możemy używać? Tak. Ja użyję spele, dobrze, ja mam 3 punkty wstydu, zapomniałem. Poty nie są zabronione. Czy mogę używać speli? Ktoś Ignite'a użył. Ej, kto Ignite'a użył na mnie?
Ja nie użyłem Ignite'a! Shyvana użyła Ignite'a! Shyvana! Shyvana użyła Ignite'a! Co to się dzieje? A, to by nic nie dało i tak! Nic nie dało! Ej, wygrywamy to! Do końca! Ej! To jest to! Co wy to... No Ignite nic nie zmienia! Co wy tacy słabi? Ej, ta Shyvana i ten Sol, co oro zrobili nam! No dobrze, okej, okay, w takim razie tak. Sparta, Kubon, Nerva dostajecie po punkcie wstydu. I Kubon, ty użyłeś Flesza. Ignite'a oraz no. Infomode użył uzdrowienia. A bo nie może było, tak? A ty użył tak, Ignite'a. No. Ale ty użyłeś Flesza i Ignite'a. Kubon, to przecież ty masz już 5. Co się odpiewsza? A to chyba wiesz, to chodzi o zasoby na dobra, to, nie? To poczekajcie, to ja jeszcze raz, wiem. Podsumujmy teraz może każdego w takim razie. Dobra. Co tu się odpiewsza? Kubson, dwa... Kubson. Ja pytanie, ty zginąłeś pierwszy? Nie, Sparta zginął pierwszy. Tak, pierwszy. To tak, Sparta dostajesz 2 punkty w takim razie, okay. Za zostanie First Bloodem. Kubon, dostajesz 2 punkty za bycie First Bloodem. Nie, za Summoner Spella i za śmierć po prostu. To jest to. Anasus biedny, nie mógł użyć, tak? Dobrze, kto jeszcze Summonerów użył? Kto jeszcze użył Summonerów? Shyvana ja użyła, Miwak Ignite'a, czyli jeden punkt. I Aurelion też Hila, tak? I teraz, jeżeli tak, Miwak chyba. Albo Spartacus będzie w B, to odpada, a ewentualnie jak ja zginę, to odpadam. A chyba, że razem. Chyba, że razem będzie B5. Nie, to pierwszy nie chyba, czy nie? Nie wiem, Kubana. Gimbera pytaj. No dobrze, moi drodzy, po tej rundzie Spartiatics otrzymuje 2 punkty wstydu i łącznie ma już 3. Kubon otrzymuje również 2 punkty wstydu, 1 za śmierć, 1 za użycie Summonera i łącznie ma już 4. Miwak otrzymuje 1 punkt wstydu za śmierć i łącznie ma już 3. Infomode dostaje swój pierwszy punkt wstydu za użycie Summonera i Nervarien otrzymuje 1 punkt wstydu za śmierć i łącznie ma już 2. Przechodzimy do rundy trzeciej. Gdyby ten Summoner Spell, to już byłoby spoko. No tutaj, no raczej... No, zgoda. Jeszcze 2 wolne, tak wiesz, jeden pierw Flasha, po chwili Ignite'a. Już jak wszystko, to wszystko. Tak w ogóle wy tak w ogóle kierownicę puściliście, że nagle zaczęliście wbiegać w nas tak... Przed tryhard. Nie, bo albo jeszcze, myślisz Sola i Shyvanę, teraz nie tak, to mielibyście tego wygrać. Kto grał Kane'em? Ja. I wypieprzyłem szybko. Jak się grało? Nie no, bazyk ataki Kane'em to jest tragedia, serio. Kane'em to ataki. Kosą no, bije. Przynajmniej pasyweczka. Dobrze, kochani, proszę o uwagę, słuchajcie. No ta pasywka mocno. Kochani, runda trzecia. Podzielimy się po raz kolejny losowo na 2 drużyny. Ale uwaga, albo dobra, podzielmy się na... Albo dobra, powiem wam całość. Podzielimy się losowo na 2 drużyny i w tej rundzie wszystkie postacie będą odblokowane. A każdy będzie wybierał postać dla siebie. Także to jest taka największa zmiana. Dodatkowych zasad dowiecie się w momencie, kiedy wejdziemy do gry. Nerva, Sparta. Team, to jest. Dobrze. Nara. Robimy lobby, w takim razie zapraszam. Przyczepiony, który chcemy, no super. Oj. Każdy dla siebie wybiera, tak? Nagryweczka się szagra. Tak, wybieracie dla siebie. Każdy wybiera postać dla siebie. To podejrzanie brzmi. Idziemy na jakieś narady czy coś, czy już nie? Nie, tu już każdy gra za siebie. Dobra, no to uwaga, kochani, jesteście zaskoczeni, bo jesteśmy na Summoner's Rift zamiast na Howling Abyss. Uwaga, w tej rundzie nie będziecie się bić. Także postacie, które wybraliście, troszkę mają znaczenie, ale może nie do końca, bo w tej rundzie zagramy sobie w Simon Says. W naszym wariancie tutaj pod tytułem Nafcia mówi. Nie wiem, czy znacie tę grę. Gra polega na tym, że Nafcia będzie wydawać komendy, którym będziecie musieli się podporządkowywać. Będzie okay. Ona miała do dyspozycji, znaczy każdorazowo, kiedy zacznie mówiąc Nafcia mówi, powie później komendę, którą musicie wykonać. Dwie takie podstawowe to jest Nafcia mówi stój i wtedy musicie natychmiast zatrzymać waszą postać jak najszybciej. Nie wolno wam się poruszyć, nie wolno wam zautoatakować. Jeżeli obok są creepy, musicie zadbać o to, żeby wasza postać sama nie wykonała ruchu. O mój Boże. Dowolna akcja, którą wykonacie, spowoduje, że niestety otrzymacie punkt wstydu i odpadniecie. W momencie, w którym skończy się komenda stop, Nafcia może na przykład powiedzieć, Nafcia mówi biegaj. I w tym momencie musicie zacząć biegać, tak biegacie. Jeżeli któryś z was się zatrzyma, no to albo wykona spela, zrobi jakąkolwiek inną akcję, która nie jest zgodna z tym, co padło w zasadach, również otrzyma punkt wstydu. Jeżeli Nafcia powie, Nafcia mówi fleszuj, musicie sfleszować. Jeżeli powie
zaatakuj miniona, musicie zaatakować miniona. I teraz przez pierwsze kilka rund, jeżeli ktoś nie będzie wyraźnie wolniejszy od pozostałych, albo po prostu nie spieprzy, to znaczy będzie na przykład komenda, żeby się zatrzymać, a ta osoba będzie cały czas biegać, albo zaatakuje moba przez przypadek, bo jej się nie uda, no to powiedzmy za słaby refleks nie będziemy aż tak karać. Natomiast myślę, że po kilku rundach będziemy robić delikatne zaostrzenie, powiedzmy, że po około 5 zmianach i od 5 komendy w górę osoba, która będzie najwolniejsza i najwolniej zacznie się ruszać albo najwolniej się zatrzyma jako ostatnia, ta otrzymuje punkt wstydu i schodzi. Ale uwaga, osoba, która wygra tę konkurencję i pozostanie na polu bitwy jako ostatnia i będzie najszybsza, jej punkty wstydu są resetowane. To znaczy, zwycięzca... Osoba nie dostaje 2 punktów? Nie ma takiej zasady. No, tutaj gramy po prostu Simon Says, więc... A jak kogoś uderzymy w przeciwnym teamie, to jest punkt wstydu, czy nie? Bo mieliśmy się nie bić. To jest punkt, jeżeli jest komenda, żeby stać, to... Można itemy kupować? Można itemy kupować. Dzisiaj się spotykamy w ogóle. Spotkajmy się na midzie, tak? Spotkajmy się na midzie. Dobra. Ja myślę, że to bardzo dobrze, że tam są miniony. A co na przykład jeżeli... Aha, czyli jak na przykład powiesz zaatakuj miniona, ja zrobię przed flash autoatak, to jest złe czy dobre? Ale nie będziesz miał flasha na komendę. Musisz odpowiednia komendy. To jest okej, ale nie będziesz miał flasha na komendę, tak. Okay. Mhm. Dobra, to zapraszam wszystkich na mida. O kurde. Mam nadzieję, że macie pod ręką ten klawisz do holdowania, żeby nie atakować. Ja sprawdzę w ogóle, czy... Bo jak postać wam sama zaatakuje, to będzie problem, jeszcze się nie bijemy. Bytuję. Ze słowo mnie. Już to źle widzę. No dobrze. No to ja myślę, że możemy zacząć. Dobra. No dobrze, pamiętajcie, poczekaj, pamiętajcie, że reagujecie tylko na komendę Nafcia mówi. Okay. To jest bardzo istotna informacja. Okay. No dobrze, my was w takim razie bacznie obserwujemy i Nafciu, działaj. Nafcia mówi, chodź. Oj, Miwak, musisz się pospieszyć, bo w kolejnych rundach będziesz miał ciężko. Nafcia mówi, stój. Nafcia mówi, stój. O Jezus. Nafcia mówi, chodź. Nafcia mówi, stój. Nafcia mówi, każda drużyna musi zabić swojego blue buffa. Wow. Czekaj. No czekam. Biegniemy. Lecie. Nafcia mówi, stój. Oła, kurwa, zostań. Nafcia mówi, możecie się poruszać i bić blue buffa. O Boże. Weź też agro. Dobra, nice. Zabiliśmy jak coś? Możemy go bicie zabić? No. Nafcia mówi... Poruszaj się na mida. Nafcia mówi, chodź. Dobra, od teraz osoba, która będzie najwolniejsza, nie widzę jeszcze wszystkich na midzie, dobra. Od teraz osoba, która będzie najwolniejsza, dostaje punkt wstydu i odpada, to znaczy wycofuje się z mida i recalluje na respa. Okej. Okay. Simon says stój. Info mode punkt wstydu. O kurde! O kurde. To musisz wyjść. Infomode, tak? Recallujesz, wracasz, wychodzisz do bazy. Nie było dobrej komendy. Nafcia mówi, stój. No, równo. Nafcia mówi, chodź. Bardzo równo. Bardzo równo. Nie wiem, czy Wander nie był ostatni, ale nie jestem pewien. Więc... Tak, zostaje w bazie, tak? Tak. Tak, już zostajesz w bazie i obserwujesz. Nafcia mówi, fleszuj. Jezusie. Kurde, trzeba ale fotokomórka. Reakcja. No. Nafcia mówi, stój. O! Myślę nad tym mieczem Kubona. Trakcie, ale możecie je wyrzucić, biorę to na klatę. Chcesz się pozbyć? Nafcia mówi, chodź. Nafcia mówi, stój. Nafcia mówi, chodź. Jezus. Nafcia mówi, stój. Równi są. Strasznie. Kubon zaraz wykituje. Nafcia mówi, chodź. Oj, Sparta. Wiem, że chciałeś być kolegą, ale punkt wstydu i schodzisz.
A dobra. Cofam, przykro mi, powodzenia. A? Nafcia mówi stój. Ale wave zastakowany. Nafcia mówi chodź. O! Kubon! A co? Zaatakowałeś! Ale chodząc. Ale znowu! No co teraz? No dobra. Ale czy co? No, czy co? GG. GG. No dobra. GG. Ale tak jakoś to strasznie znienacka zrobiłeś. Nie, bo tak jak ten flash na susem. Koniec? Mogę się bić, czy nie już? Tak jak ten flash na susem. Chyba tak, okej, bo... Pozostali, no nie mają opcji, żeby zdobyć już 5 punktów. Nie ma w związku z tym opcji na reset. Kuba, piąty punkt wstydu w związku z tym. Co się stało, że tak za to atakowałeś? Bracie. Znaczy, taki, powiem ci, że masz takie reakcje, taki, wiesz, to taki troszkę Neandertalem, co nie? Tam mówią sobie, zobaczcie flaszę i gnaśnika. Ty powinieneś unbeat robić. Nie, ja specjalnie dużą myszką uderzyłem, stary. A myszką? Ja myślałem, że a, dobra. Nie, ja chcę zrobić normalnie, choć bym miał że to krypka. Tak wiesz. A flash nie na co nie pomyślał. A flash no dobrze, Kubon, słuchaj. No przykry jest to moment zawsze, jak ktoś odpada. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Który to jest? To jest piąty odcinek, no to tak w połowie stawki. To chyba nie najgorzej, co? No będzie mi się je brakować. No była apetyt na więcej, słyszę. Głowa do góry. Pamiętaj, Kubon, że ja jeszcze tak. Jestem w grze, także no nie wiem, czy to nie jest tak, ty, gdzie odpadłeś. To jest mój faworyt. Czarny koń to czarny koń na farcie to od początku. No dobra. Tak? Zacząłeś? Jeżeli nie będzie 1v1, to Spatia Tix ma szansę, tak? Masz rację, giga dużo prawdy w tym, co mówisz. Rengar jeszcze. O nie! No dobra, Kuba, chodź, zapraszam cię na boczny czat, w takim razie sobie porozmawiamy. To wychodzimy z ligi. No dobrze, kochani, żegnamy Kubona, bardzo nam przykro, że odpada, ale pięciu z was przechodzi do kolejnego odcinka i będzie walczyć dalej, ale na pewno jesteście bardzo ciekawi, kogo wytypowała Stazja w poprzednim odcinku, kiedy odpadała. Nie, no ona się dowiedziała, co będzie. Że będą bitwy na Aramie i jak myślicie, kogo wytypowała? No wiadomo, że mnie, bo na Aramie myślę, tylko ja umarłem. Sparty, no. Tak, Spartiatik, zostałeś wytypowany, że no. Wszyscy plują! Toksyczni co masz jej do powiedzenia? Co masz jej do powiedzenia? Nie no, ja jej kibicowałem od początku, a ta jeszcze mnie opluła na koniec, niczym Arkuel. Trochę smutne, no ale co zrobisz, no. Tacy no są streamerzy na Twitchu, no, co można robić, nie? Popatrz, wiatr w oczy, nadal się trzymasz. No, dokładnie. No, dzielnie do przodu cały czas. Motywuje mnie to! O kurde! Kochani, słuchajcie, już za tydzień, żebyście, nie wiem, czy, chyba to nie jest taka konkurencja, na którą możecie się przygotować, ale już za tydzień będziecie w piątkę mogli sformować drużynę, udacie się na Blind Pika, gdzie zostaną wam wylosowani czempioni. Zostanie wam wylosowana kolejność levelowania spelli na tych czempionach. Zostaną wam wylosowane runy oraz zostaną wam wylosowane pozycje, a także itemy, które zbudujecie. W związku z tym być może będziecie grać Aatroxem z 5 butami, z runami na AP. Być może będziecie grać jakąś Tristaną, która będzie musiała zbudować 3 Rabadony. Całość będzie leżeć w rękach losu. Dwie osoby z najsłabszym KDA ratio na koniec meczu będą pojedynkować się w wielkiej dogrywce. Pan kogo będzie grać? Będziecie grać na totalnych randomów, na blind pickach. Także będziecie grać na przeciwników, którzy będą grać zupełnie normalnie. Na widownię. Jeżeli tak, jeżeli wasza drużyna przegra, no to będzie oznaczać dodatkowe minusy dla was, ale jakie to już nie zdradzam. Będziecie mieli chwilę, żeby się przygotować, chociaż nie wiem, czy da się do tego przygotować. Wyślę wam stronkę, która to losuje, więc będziecie się mogli z nią zapoznać. Gratulacje. Pięciu z was przechodzi dalej. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. No i trzymajcie się ciepło. Cześć. Dzięki również. Na razie. Dzięki. Pa. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!